Dzień dobry, 5 marzec dzisiaj, sobota rano, godzina 6.33, 0 stopni nawet, pewnie tam u mnie na działce, z minus jakiś. Jadę dzisiaj zamontować kominek, przynajmniej próbować uruchomić kominek, czyli wyprowadzić komin poprzez ścianę, ścianę boczną domku, czyli trzeba wyciąć będzie otwór jakiś odpowiedniej średnicy, zabezpieczyć to. Zobaczymy, co mi się uda zrobić, bo robię to pierwszy raz. Chciałbym już mieć jakby ogrzewanie jakiekolwiek w tym domku, także to by była najprostsza opcja i zawsze przyjemniej będzie tam sobie pracować, jak będzie coś grzało. Nie chcę innych tam rzeczy montować, tylko kominek już, bo prace jakby robią się powoli zaawansowane. No prawie. No i co? Paliwo mamy po 6,30, benzynę przynajmniej, diesel jeszcze droższy, tylko pod 7 zł podchodzi. Także wszystko zgodnie z planem się dzieje. Na pewno taniej nie będzie w perspektywie dłuższej czasu. I tyle, no niedługo nie będziemy jeździć samochodami, bo nie będzie nas stać na to po prostu zwyczajnie. I tyle. Zresztą takie są założenia Unii Europejskiej pod przewodnictwem 4 Rzeszy, że w 2030 mamy nie mieć nic lub bardzo mało. No, a przemieszczać się będziemy rowerami ewentualnie, bo to nie generuje CO2, chociaż teraz rakiety, czołgi i samoloty to nie generują nic. Tlen ewentualnie. Tak to właśnie wygląda. No, ale takie są założenia globalistów i do tego oni dążą krok po kroku, manipulując właśnie ludźmi, żebyśmy mieli uwagę skierowaną na pomoc tym czarnoskórym inżynierom i lekarzom, którzy przyjeżdżają do Unii, do Polski, żeby świadczyć u nas pracę. Tak. I zmieniać nas kulturowo. Czasem, żebyśmy nie byli tacy zamknięci w sobie, w swoich tradycjach i zwyczajach. Ponieważ podzielone społeczeństwo, łatwiej podzielonym społeczeństwem rządzić, dzielić dalej i tak dalej, i tak dalej. Piękna pogoda, słońce wschodzi właśnie, proszę. O, lusterku. Super. Także jadę. Będą filmy z działeczki jeszcze, co tam wytworzyłem. Pozdrawiam.